Witam moi drodzy, chciałbym dzisiaj Wam pokazać szybki sposób na wymianę podłogi. A mianowicie mamy tutaj panel winylowy, który to producent podaje nam, że dość szybko jesteśmy w stanie ułożyć około 15 metrów kwadratowych na godzinę, wodoodporny, łatwy w obróbce, samoprzylepny. No i przede wszystkim 10 lat gwarancji. Narzędzia, które będą nam do tego potrzebne, myślę, że każdy z nas znajdzie je w swoim domu, metrówka, nożyk, no i jakiś tam kawałeczek ołóweczka do zaznaczania linii cięcia. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda samo przyklejenie tego panela, na co zwrócić uwagę. Ja tutaj przyklejam akurat na starą tarakotę. Panel dość sztywny, około 1,5 mm z warstwą samoklejącą, tak już jak wspominałem wcześniej, zabezpieczoną papierkiem. Na co musimy zwrócić uwagę przy klejeniu go, to ta strzałka właśnie, która pokazuje nam kierunek, w którym powinniśmy układać wszystkie panele. Mamy ją na każdym panelu zaznaczone na tylnej warstwie. Także pilnujmy tego, by ten efekt końcowy był zadowalający. Po oderwaniu papierka mamy też taką strzałkę właśnie zaznaczoną na samym panelu. No i cóż, odrywamy papierek. Jeszcze raz sprawdzamy, czy nasze podłoże było dobrze odpylone. Przykładamy. Przyciskamy i panel jest gotowy do, powiedziałbym, do użytkowania. Tu jeszcze pokażę na następnym, jak dokładamy jeden do drugiego. Tak jak już wspomniałem, jest to dość proste i szybko w miarę można zmienić wygląd swojej podłogi. Pamiętamy o tym kierunku, o którym wspomniałem. Obdzieramy papierek, przykładamy i poprzednią warstwę możemy jeszcze sobie swobodnie skorygować. I tak też wygląda samo przyklejenie. Jeszcze chciałbym tutaj Wam pokazać, jak wygląda przycinanie go. No tu nie będę akurat ołówkiem rysował na jakimś tam kawałku, który mi został. Pokażę Wam, jak wygląda samo przecinanie. Czyli zarysowanie nożykiem tej warstwy górnej panela. Nie musimy przecinać całkowicie nożykiem, a jedynie tylko naciąć i delikatnie przełamać na bok. Proszę bardzo, pięknie nam to pęka. Trzyma się na papierku, przecinamy papierek i gotowy przycięty kawałek. A teraz chciałem pokazać Wam, jak to wyszło w moim przedpokoju.